W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dziś obchodzimy święto świętej rodziny. Jest ona dla nas skarbnicą wielu cnót do naśladowania. Jest to rodzina, w której panował pokój i wzajemna miłość, ponieważ panowała tam miłość do Pana Boga. Można powiedzieć, że sam Syn Boży był obecny pośród nich. A więc tu możemy naśladować świętą rodzinę, spoglądając na ten podwójny fundament, na którym powinna być budowana każda jedna rodzina. Miłość do Pana Boga i prawdziwa miłość małżonków do siebie samych. Miłość do Pana Boga. Każda normalna rodzina bierze swój początek, otrzymawszy sakrament małżeństwa. Ten sakrament udzielany jest małżonkom nie dla ich własnych celów, nie dla własnej przyjemności, ale po to, aby wspierali siebie nawzajem w drodze do nieba i prowadzili tą drogą swoje dzieci. To jest to zadanie, istotne zadanie rodziny. Prowadzić jedno, drugie powinno prowadzić do nieba i tą samą drogą prowadzić dzieci. I to jest ta pierwsza podstawowa troska rodziny. Dbanie o zbawienie duszy każdego z członków. I jest to trudne zadanie, oczywiście. Byłoby naiwnością przeczyć temu, ale jeżeli Pan Jezus Chrystus stawia przed człowiekiem takie zadanie, to znaczy, że jest to możliwe. Możliwe, jeżeli zaprosimy Pana Jezusa Chrystusa do ogniska domowego. Czyli jeżeli miłość do Zbawiciela będzie królowała w rodzinie ponad wszystko. Można rzec, jeżeli On stanie się prawdziwym członkiem rodziny, prawdziwym królem, który będzie rządził daną rodziną swoimi prawami, a Jego prawem, jak mówi ojciec Mateo, ten propagator, wielki propagator intronizacji Najświętszego Serca w rodzinach, którego ruch pochwalali papieże, Jego prawem jest prawo miłości. Czyli Pan Jezus chce z wielką miłością panować nad rodzinami. Chce przybywać w każdej jednej rodzinie, mówi ojciec Mateo, tak jak kiedyś przebywał w Betanii. Niestety wiele rodzin nie przyjmuje Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli spojrzymy na dzisiejszy świat. Albo gardzi Jego prawami, czyli bardzo często Pan Jezus stoi pod drzwiami domostw i traktuje się Go jak intruza, nie zostaje wpuszczony. Albo jeżeli zostaje wpuszczony, to nie traktuje się Go jako zażyłego przyjaciela, serdecznego przyjaciela, ale musi zadowolić jedynie okruchami przyjaźni i postrzegany jest raczej jako ktoś obcy, ktoś, który pobudza sumienie do wyrzutów. Ale jeżeli spojrzymy na żółbek, jeżeli spojrzymy na krzyż, to dostrzeżemy, że Pan Jezus Chrystus jest godny miłości. Jest godny być królem rodziny. On ukochał nas wielką miłością, miłością nieskończoną. I dlatego Jego prawa powinny być najwyższymi prawami małżeństw i rodzin. Czy to przez respektowanie przykazań, czy praw Bożych, czy przez całe życie małżeńskie, rodzinne, które powinno być podporządkowane Jemu, naszemu Zbawicielowi. Tak więc każda rodzina powinna dążyć do doskonałości, do świętości i w ten sposób okazywać Panu Jezusowi dowód miłości. To jest ta podstawa, ten fundament do przezwyciężania kryzysów małżeńskich. A często dziś właśnie rodziny czy małżeństwa zapominają o tym, co jest najważniejsze, co jest istotą w ich wspólnym życiu. I bardzo często odrzucają Pana Jezusa Chrystusa, a sami przecież Go potrzebują. Każdy z nas potrzebuje Pana Boga w każdej jednej chwili naszego życia. Ale uwaga! Nie tylko każdy z małżonków osobna potrzebuje Pana Boga, ale
małżeństwo, rodzina jako takie również potrzebuje Pana Boga. Małżeństwo jako jedność, o której mówi Pismo Święte. Dlatego, że potrzebna jest łaska, która by oświecała naturalną miłość małżonków do siebie. Łaska, która tak naprawdę czyni z ich miłości tę prawdziwą miłość. Dlatego, że tylko prawdziwa miłość oświecona, udoskonalona łaską Bożą jest w stanie pokonać trudności, wszelkie trudności, jakie przynosi życie małżonkom na ich wspólnej drodze. Tak więc należałoby teraz zadać pytanie, czym jest prawdziwa miłość? I to pytanie jest istotne, zwłaszcza dziś, w dzisiejszych czasach, kiedy bardzo często szuka się w małżeństwie zaspokojenia własnych potrzeb, własnych pragnień, własnego egoizmu, folgowania swoim namiętnościom, a miłość sprowadza się do zauraczenia, do uczucia, które, jak każde uczucie, dziś może być, a jutro może go już nie być. I dlatego wtedy szuka się tego uczucia gdzie indziej, poza rodziną, poza małżeństwem, niekoniecznie w zdradzie, ale w jakichś innych po prostu aktywnościach, które sprawiają przyjemność. Pius XI pisze, prawdziwa miłość nie jest uczuciem, które rozpala zmysły i pragnienia. Patrzy na piękność ciała, odbiera rozum i spokój, pcha do grzechów i rozwiązłości. Nie są to też słodkie słowa, miłe pochlebstwa i czułe wiersze lub spojrzenia. Czyli Pius XI przestrzega, uwaga, to nie jest to, co często ludzie uważają za prawdziwą miłość. Więc znowu rodzi się pytanie, dobrze, ale co nią jest? Jeżeli negatywnie stwierdziliśmy, co nią nie jest, to na czym ona polega? Święty Tomasz za chwilę mówi nam, że miłość jest udzielającym się dobrem. Czyli to jest udzielanie dobra drugiemu. Dobro, czyli to jest ten punkt, z którego wychodzi prawdziwa miłość. Z kolei dobro jest to siła, która potrafi zmienić wiele rzeczy, nawet cały świat. Miłość, czyli dobro, które się udziela. Czym jest dobro? I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Tu leży właśnie ta różnica między tym, co dziś nazywa się miłością, a co tak naprawdę jest zwykłym egoizmem, zwykłym szukaniem siebie, spełnianiem własnego ja, samorealizacją, a prawdziwą miłością udoskonaloną przez łaskę sakramentalną, przez łaskę Bożą. Tak więc dobroć jest to przekroczenie własnego ja, czyli jest to wyjście ku innej rzeczywistości, która istnieje poza mną, poza moim ego, poza moim ja. I w przypadku rodziny, małżeństwa jest to oczywiście drugi człowiek, czyli ten, który kocha, zapomina o samym sobie. Przechodzi ten próg swoich egoistycznych potrzeb, spraw, pragnień i zwraca się ku tej drugiej osobie, czyli udziela jednym słowem dobra innemu, zapominając o sobie samym. I tej definicji nie wytrzymuje postawa wielu dzisiejszych małżeństw, gdzie tak naprawdę małżeństwo jest, można powiedzieć, wykorzystaniem drugiej osoby do spełnienia własnych potrzeb, zaspokojenia własnego ja. I to jest wielki problem, dlatego że wtedy kocham, dopóki jest mi dobrze, dopóki ja jestem szczęśliwy. Jeżeli się to kończy, to po prostu kończy się cały związek. A prawdziwa miłość wyzwala właśnie spod uroku tego własnego ja, czyni, że to druga osoba, że to jej sprawy stają się ważnymi, moimi sprawami, nawet ważniejszymi niż moje sprawy. Czyli to jest to wniknięcie w życie drugiej osoby,
A więc tu znowu dochodzimy do tego, że ta dobroć jest nie tylko punktem wyjścia prawdziwej miłości, ale jest jeszcze jej celem. Czyli prawdziwa miłość musi być oparta na dobroci, która się udziela, a więc musi być sama dobrocią. Tam, gdzie rzekoma miłość polega na egoistycznym zaspokajaniu swoich potrzeb, nie jest oparta na dobroci, wtedy nie jest prawdziwą miłością. Tam właśnie pojawiają się wielkie kryzysy. I to jest, drodzy wierni, drogie rodziny, wielkie wyzwanie dla wszystkich, ale tak jak powiedziałem na początku, jest to możliwe pod warunkiem, że zaprosimy Pana Jezusa Chrystusa do naszego ogniska domowego. Dlatego, że dobroć zakorzeniona jest w łasce. Dobroć, w której zakorzeniona jest miłość, a dobroć zakorzeniona jest w łasce, jest owocem łaski. Czyli to jest to niewidzialne dotknięcie Boże naszej duszy, gdzie sam Pan Bóg przez łaskę odbija swoje oblicze w naszej duszy. To jest tak jak promień słońca, który ociepla ziemię, ociepla, ogrzewa oblicze ziemi. Tak samo łaska, która wychodzi z Pana Boga, spływa na duszę i zaszczepia w niej dobroć, której źródłem jest jedynie Pan Bóg. Pan Bóg, który jest sam w sobie dobrocią. I to jest ten podwójny fundament, na którym powinna być zbudowana rodzina. Jeżeli oczywiście ma się stać ogrodem pełnym cnót, pełnym szlachetności. Czyli ta miłość szlachetna i czysta, która bierze swój początek w Panu Bogu, jest dobrocią udzielającą się i odbiciem miłości Zbawiciela do Kościoła. To jest ta tajemnica miłości Chrystusa do Kościoła. Pan Jezus Chrystus, widzimy, nie myśli o sobie, ale widzi potrzebę Kościoła Świętego i oddaje całkowicie siebie za Kościół. A więc umiera za Kościół na krzyżu. Umiera na krzyżu, aby na krzyżu zrodzić swoją oblubienicę z cierpienia i zaparcia samego siebie. I Kościół, który jako oblubienica Chrystusowa oddany jest Chrystusowi i prowadzi innych do Chrystusa. Czyli oddaje chwałę tylko i wyłącznie Panu Jezusowi Chrystusowi. To jest ten pierwowzór miłości, która jest dobrocią udzielającą się. Pan Jezus Chrystus na krzyżu jest dobrocią, która się udziela. A więc, drodzy wierni, drogie rodzimy, pamiętajmy o tym podwójnym fundamencie, zwłaszcza pamiętajmy o tym, że tam, gdzie tworzy się mały wyłom w miłości do Pana Boga, tam wkrada się miłość własna, chęć panowania nad drugą osobą, podporządkowania drugiej osoby sobie, swojemu egoizmowi. Najczęściej jest to droga, która prowadzi do nikąd, albo jest to początek końca. I gdy spojrzymy na świętą rodzinę, będziemy pamiętali o tym podwójnym fundamencie miłości do Pana Boga i prawdziwej miłości jako dobroci udzielającej się, wtedy rzeczywiście będziemy budowali na dobrym fundamencie i będziemy wraz z całą swoją rodziną kroczyli do zbawienia, gdzie kiedyś staniemy razem i będziemy jako rodzina szczęśliwi na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.